Magdalena Sawicka, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek serwisu kulturalnego Polskiego Radia Chopin. Muzyka salonowa, ragtime i boogie. Trzy warianty muzyki popularnej i trzy przestrzenie funkcjonowania inspiracji muzyką artystyczną. W audycji Chopin Pop zabrzmią dźwięki trzeszczące z dawnych płyt, trochę nagrań współczesnych, ale i trochę przywołujących nastrój wczesnego XX wieku. Będzie trochę jazzu, trochę koktajlu, trochę klasyki. Mieszanka wybuchowa z fortepianem w roli głównej. Program Mariusza Gradowskiego rozpocznie się dzisiaj o 22:00. Dorastali w podobnych latach, ale różnych okolicznościach. Obu łączyła miłość do muzyki Mozarta, opery i pięknych instrumentów. Skończyli tę samą szkołę, bywali w tych samych salonach, a swe radości i zmartwienia przelewali na papier, z tym, że Chopin w postaci nut, a Zygmunt Krasiński poprzez poezję. O relacji obu artystów i jej owoców w postaci pieśni Z gór, gdzie dźwigali, opowie Państwu Marta Jankowska już jutro o godzinie 13:00. Zapraszamy na program Krąg Pieśni Chopina. W piątek o 21:00 w najbliższej odsłonie audycji Chopin Inspiruje prowadzący Wojciech Krzyżanowski porozmawia z Jagodą Jabłonowską, perkusistką i autorką tekstów do wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne animacji improfrycek przybliżających najmłodszym sylwetkę patrona naszej anteny. W sobotniej audycji W poszukiwaniu ideału Galeria Bohaterów Konkursu Chopinowskiego Róża Świadczyńska przedstawi sylwetkę Garricka Olsona. W programie zabrzmią m.in. Barcarola Fizdur op. 60 oraz Fantazja A-dur na tematy polskie op. 13 Fryderyka Chopina, a także fragment trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Program rozpocznie się o 11:00. Wieść o upadku powstania listopadowego zastała Chopina w Wiedniu. Przeżycie stało się dla niego traumą, która naznaczyła całe jego życie. Czy właśnie wtedy powstało Scherzo H-moll op. 20? Jak Chopin zmienił gatunek skerca, do tamtej chwili opierający się na utworach pogodnych, nawet żartobliwych? Na te pytania odpowie Państwu już w najbliższą niedzielę o 14:00 dr Kamila Stępień-Kutera. Zapraszamy na program Chopin Uniwersum. We wtorek, 6 grudnia o 19:00 w sali kameralnej Filharmonii Narodowej odbędzie się recital Krzysztofa Książka. Artysta zagra na fortepianie historycznym i wykona dla Państwa Nocturny op. 62, Mazurki op. 56 i Balladę Azdur op. 47 Fryderyka Chopina, a także Sonatę C-moll Franciszka Schuberta. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, znamy już nazwiska kandydatów do tegorocznej Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Muzyka fundowanej przez Polskie Radio. To dyrygent i nieoceniony promotor polskiej muzyki Łukasz Borowicz, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka obecna na polskiej scenie od ponad 30 lat Renata Przemyk, a także kompozytor, aranżer, basista, multiinstrumentalista i producent Marcin Pospieszalski. Nagrody będą wręczone 5 grudnia. Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki. Od niedzieli do 4 grudnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie odbywa się 51. odsłona ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W jury konkursu zasiadają wybitni pianiści i pedagodzy. Katarzyna Popowa-Zydroń, przewodnicząca, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Wojciech Świtała, Waldemar Wojtal i Paweł Zawadzki. Konkurs jest trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy to recitale solowe,
finale pianiści wykonają wybrany spośród wskazanych w regulaminie koncert fortepianowy z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Szczegółowy program oraz regulamin dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Przypominam, że do końca roku trwa akcja charytatywna, jaką Maraton Chopinowski zainicjował wraz z Fundacją Inna Przestrzeń, a jest to zbieranie środków dla ukraińskich szkół muzycznych, które przyjęły dzieci z innych placówek edukacyjnych zniszczonych przez rosyjskiego agresora lub znajdujących się w strefie największego zagrożenia. Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie chopinmaraton.pl. I na koniec, jak zwykle przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.